Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Galek z tej strony i zapraszam do kontynuacji w naszej rozgrywce The Last of Us. Ja przypomnę tylko może, że żeśmy wydostali się z hotelu. Tam był hotel nasz. No i tutaj udajemy się w dalszą wędrówkę. Otworzyliśmy bramę. No i spróbujmy może na początek przeszukać to miejsce. Czy coś tutaj znajdziemy fajnego, ciekawego. No coś mamy. Aczkolwiek niewiele. O, śrubki. My lubimy śrubki. Niestety tylko 10. Chociaż dobre to i to. No to chodźmy dalej. Wskoczymy to czy nie wskoczymy? Nie wskoczymy. Słabo. Ale możemy po wózku się dostać, więc go wycofajmy. Pomóż mi otworzyć. Dawaj. Dobra, jest. Dobra. I go spróbujemy podepchnąć do tego okna. No co, on nie może pchać tego wózka? Co jest grane? Chyba ten wózek tylko da się pchać z jednej strony. Dziwne. Z jednej strony się nie dało, z drugiej strony jak najbardziej tak. O, mamy warsztat. To dobrze. Mamy też pigułki, to bardzo dobrze, czyli punkty doświadczenia nasze. A może jeszcze coś tu się kryje? Jeśli nie, no to spróbujemy zrobić z tego, co mamy. A mamy w tej chwili... No właśnie. Zobaczmy, co mamy w swoim asortymencie. No 90, 89 dokładnie. Tu mamy wszystko już na fulla. Ale tu możemy jeszcze sporo zainwestować. Dobrze. Zacznijmy od tego. Przebicie pancerza. Moc. Luneta. I pojemność magazynka. No, zacznijmy od pojemności magazynka. Na więcej nas niestety chyba nie będzie stać oprócz lunety. Dobra, niech będzie luneta. Lepsza luneta. O, podokręcał śrubki i już jest gotowy, widzicie? No dobra. I tu więcej już nic niestety nie jesteśmy w stanie zdziałać z uwagi na to, że nie mamy... Oj, proszę bardzo. Nie mamy śrubek. Okej. Chodźmy dalej zatem. Cholera, pełne roboty, co? Jebie mnie to, stary. Cholera, nie ma żarcia. Jakieś stare buty. Nic nie mieli. Chodźmy. A no właśnie, takie akcje.
końcu zabili tę dwójkę. Cholera. Byłem pewien, że udało im się wymknąć z miasta. Teraz musimy znaleźć pierwszą dwójkę w stronę do samochodu. W tym wozie musiała być cała armia, no bo inaczej jak udałoby im się zajebać tam całą załogę? Szukajmy dalej. Skończmy z tym przed zachodem. Szukają nas. Patrzcie, on się tu zbliża. Niech to chuj! Chyba ktoś tu już nie ma amunicji? Ale ma za to co innego. Uff. Przynajmniej wiemy, że się nas boją. Tylko nie daj się zaskoczyć. No, dokładnie. Dobrze, że jesteś po mojej stronie. To z pewnością. Komplement. Okej. Okay. Jakaś kartka. Sprawiliśmy, że zaczęli uciekać. Większość ich sił wycofała się do Liberty Avenue. Uderzymy o północy. Należy zebrać wszystkich sprawnych ludzi i uzbroić ich. Jesteś w stanie ustać na nogach? Zdołasz walczyć. Każdy, kto odmawia walki razem z nami, zostanie wygnany. Każdy, kto wspiera armię, stanie się przykładem dla innych. Dziś w nocy położymy kres tyranii i rozpoczniemy nowe życie na, na naszych własnych zasadach. Okej. Okay. Batonik przyda się, dzięki. Teraz tam nie było czegoś? Nie. Nie ma nic. No szkoda, ale lecimy dalej. Tu możemy zejść, ale ja bym chciał jeszcze tu się rozejrzeć. Może coś znajdziemy. Nie, tu już więcej nic nie ma. Też chyba puchy. Szkoda. Tu też cisza, spokój. O, patrzcie. Wiadomo, że być tyle wschodniej części. Gówno gdzie. A to od Market Street. Właśnie tamtędy jadą. Kto wie, może ich... Nie, patrz. Dziękuję. Pokażą swoje gęby. Kurwa, muszą się gdzieś pojawić. Mam nadzieję, że jest twój szczęśliwy dzień. Joel, na drugim piętrze ktoś jest. Tam. Wiem. Ta...
Widzę go. Nie wychylaj się. Nie, to nie. Zaraz. Udało się. Chyba się udało. Osłaniaj mnie. Joel! Oj. Oj. To jeszcze nie koniec zabawy. Jest tam jeszcze? Jest. Kogo nie ma? Uzupełnijmy może energię. Albo na razie apteczki nie będziemy robić, bo jeszcze mamy co nieco. No, lampka się zbiła. Sporo ich chodzi jeszcze. Tu jest czysto w miarę. Tam jeszcze ktoś jest. O, Eli strzela, patrzcie. No dobra. On ma broń! Dobra. Dobra. Może na to zamienimy? O, rany. Wytrzymać i przetrwać. Co? To wszyscy? A, komiks. Wszyscy. Ojejku. Zobaczmy, czy coś nie mieli przy sobie cennego. Mieli naboje. I to jest dla nas bardzo cenne. Hmm.
No i teraz możemy troszeczkę się tutaj rozejrzeć. Co nieco żeśmy już poznajdowali. Ale chyba nie wszystko jeszcze, co możliwe. Dobrze, zobaczmy, co możemy wytworzyć. Na pewno możemy wytworzyć apteczkę. Tu nie mamy broni. No dobra, zróbmy tą apteczkę. Uleczmy się, bo to jest istotne. Dobra. Co tu jeszcze? No więcej nic nie zrobimy. Szybkie leczenie możemy wykorzystać. Mamy trochę punktów doświadczenia. Dobra, na razie tyle. O, weźmy sobie tą cegłę. Chociaż nie, zaraz. Cegłę to... Bo mieliśmy też cegłę. Nie, mieliśmy butelkę. No to się troszeczkę tutaj zabawimy. O. O. No, ładne boom było. Teraz możemy wziąć butelkę i spróbować rzucić w... No właśnie. Kolejna cegła. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś tutaj coś będzie fajnego. Jakaś pułapka. Zobaczmy tutaj. Rządowa Agencja do Spraw Reagowania Kryzysowego, Centrum Racji. Czyli tam, gdzie rozdają te posiłki. O, amunicja, dobrze. Tu jakaś kartka, przeczytajmy. Skończyliśmy przeczesywanie miasta w poszukiwaniu ocalałych. W hotelu ukryła się grupka żołnierzy, zajęliśmy się nimi. Kilku z nas zrobiło wypad na obwarowanie, a raczej na to, co z niego pozostało. Większość ciężkiego sprzętu poszła się... zepsuła się w trakcie walk. Teraz długo nie wsiądziemy do czołgu. Podobnie z ciężką artylerią. Nic z niej nie zostało. Jedynym wyjątkiem jest samochód terenowy. Udało nam się naprawić auto i zamontowane na nim działko 50 kalibru 50 cali. To cacko rządzi. Niech tylko ktoś z nami teraz zadrze. No dobrze. Czyli już mniej więcej wiemy, co tu się działo. To dziwne, że nic nie ma. O, tu jakieś są składniki. Dobra, i to. Tu jakieś drzwi, ale to za moment. Aha. Tu już mamy Max. Tylko zaraz, jeżeli tam przejdziemy, to możemy się już nie wrócić, a ja bym chciał jeszcze tutaj obejrzeć. Hej, posadź mnie! Za chwilę, Eli. Bo tu jeszcze jest jedno pomieszczenie. Czyli jeżeli ona chce iść tam, to my pójdziemy tutaj, jeszcze zobaczymy. Potrzebne ostrze, dobra. Mam nadzieję, że się opłaca. Tak, na pewno się to opłaci. O, amunicja. Szkoda, że tu nie możemy. Zaraz, może coś się uda wytworzyć. No to apteczkę zróbmy jedną najwyżej na razie. Nóż na pewno też możemy jeden zrobić. Dobra.
by było chyba tutaj na tyle. Podstaćmy Eli. No, chodź Eli. Okej. Chodź! Proszę bardzo. No i jest. Już niedaleko. A no niedaleko. Przebywałam w podobnym miejscu, w bostońskiej strefie kwarantanny. Wojskowa szkoła przygotowawcza. Co? Fajna nazwa na sierociniec. Ciekawe, co się stało z tymi dzieciakami. To miejsce jest zamknięte od dłuższego czasu. Nie ma tu żadnych dzieci. Ej, jeszcze jeden! Te plakaty są wszędzie. Widziałem to. Tuż przed wybuchem zarazy. Tak? Czy wyby Besza na końcu? Nie, to durny film dla nastolatków. Kto cię zaciągnął do kina? Nie wiem. Dobra, skupmy się, okej? Okej. Są jakieś surki na śmieciach, bardzo dobrze. Chodźmy tą aleją. O, tutaj pana ciężarówka. W porządku, nie wychylaj się. Dawaj dalej. Nie wiem, 20. 25. Główne prawo. Masz 25 tysięcy sekundów? No, właśnie jeden sekund. Skąd jest całe 24 tysięcy sekundów? Wojskowa stawka w hotelu, z dawnych czasów. Znaleźliśmy ją z Rubenem. Podzieliliśmy się po połowie. Wciąż jest dobre? Kiedy znowu będziesz to robić? Czemu pytasz? A jak myślisz? Chcesz spróbować? No, no jasne. Za kilka godzin uratowałem ci dupę przed pisarzem. Zastanowię się. Mogłem pozwolić ci się. No, zrobię ci ten bekon, jeśli przestaniesz o tym gadać. To okazał się tak dobry jak ogólnie. To bekon. Musi być dobry. To jest dwóch. Bardzo wiem, co sobie tutaj przygotować. No tamten na szczęście nie widzi. Się.
Oj! Słyszeliście ruchy! Skądś tu galą. Tu jest ten kola, dobra. To teraz za bardzo nie możemy się tutaj odkryć, bo no to działko, o którym oni tam pisali. Spróbujemy co nieco zinwigilować tutaj sytuację, może coś ciekawego się znajdzie. Zamienimy. O właśnie. Tego potrzebowaliśmy. No ciężko tutaj cokolwiek w tym momencie, bo... O, tu taśma widzę. Woda. Jedna droga, tak? Tu jestem. Gdzie tu my możemy się przedostać? Oj. On dalej żyje, patrzcie, no nie wierzę. Myślałem, żeśmy go załatwili. Thank you.
Co tu mamy? No nieciekawie trochę to wygląda wszystko. O, tu przyszedł. Jechał, dobra, wracamy. A, niech to. Skąd on wie, że ja tutaj jestem? Wszyscy? Chyba wszyscy. Na tą chwilę. Nie, no to jakaś masakra. Dobra. Coś możemy wytworzyć. Z apteczki skorzystajmy. Jedno sobie wytwórzmy może, no bo co innego. A tu stoi. O. Odjechał. Skoro odjechał, to sobie już na spokojnie. Zobaczmy, co tu możemy. O, amunicja, dobrze. Aha, tu było zabarykadowane. Dobra. Okno. No dobra, może się uda wśliznąć. Tu wygląda, że jest cisza, spokój.
No i tyle chyba z surowców. O, punkty doświadczenia. W szafie tyle, no dobra. Lecimy dalej. Czy ja tędy po Gzymsie przejdę? Przejdę. Uda się. O cholera. Spokojnie. Nie widzą nas. Nie widzą nas. Dokładnie. No. Co jest? Do chuja! Suki Jen! Czekaj, czekaj, przestań! Patrz! Złaź z niego! Spokojnie, synu. Tylko spokojnie. W porządku. To nie są bandziory. Opuść broń. Kurwa, dowaliłeś mi. Bo właśnie chciałem cię zabić. Myślałem, że jesteś jednym z nich. Ale zobaczyłem ją. Oni nie trzymają za sobą dzieci. Spowalniałoby ich. Ty krwawisz. Nic takiego. Jestem Henry. A to Sam. A ty jesteś Joel, dobrze usłyszałem? Ellie. Ilu was jest? Nikt nie przeżył. Ej, nie wiemy tego. Było nas trochę. Ktoś wpadł na pomysł, żeby wybrać się do miasta, szukać zapasów. Wciągnęli nas w zasadzkę. Rozdzielili nas. Teraz chcemy tylko stąd uciec. Możemy sobie pomóc nawzajem. Ellie. Przecież tak będzie bezpieczniej. Ma rację. Możemy sobie pomóc. Niedaleko stąd mamy kryjówkę. Tam możemy spokojnie pogadać. No dobra, prowadź. Za mną. Sorry za tę akcję z bronią. Nie martw się. Pewnie zrobiłabym tak samo. Skąd jesteś? Aż z Hartford. Naprawdę? Ponoć nie jest tam zbyt różowo. Tak, wojsko opuściło strefę, do której się wynieśliśmy. Pewnie wszystko poszło z domem. Ale kontynuacja to już w następnym odcinku. Tymczasem pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do następnego. Hej!